Ja jestem reżyserką teatralną, stricte. I przyjęłam to zaproszenie do Teatru Tańca. Po raz pierwszy pracuję w takim pełnym wymiarze z tancerzami. I nasz spektakl jest taką fuzją, takim połączeniem przeróżnych dziedzin. Bo jest i taniec, i śpiew, i jest tekst, ale oparte jest to na dramaturgii spektaklu teatralnego. Potem Kenorland, z którego powstały Rodinia i Ocean Mirowia. I to było około miliarda. Lat temu. Myśleliśmy o tym, że od momentu, kiedy pojawił się człowiek, coś zaczęło się dziać z planetą. I mamy na scenie 17 tancerzy. I oni, jako reprezentujący ludzkość jako taką, przychodzą z nami i prowadzą nas przez historię 200 tysięcy lat, od kiedy my jesteśmy na Ziemi. Mity tworzyć i spiskować, często siebie obrabować i poniżyć dla korzyści. Tej nie tylko materialnej, ale dla niej też. Ziemia obiecana jako taka jest tym konstruktem, który funkcjonuje w naszej kulturze od setek lat. I teraz przyjrzeliśmy się temu, że planeta jako Ziemia obiecana, też sami sobie obiecaliśmy różne rzeczy w związku z tym, że na niej jesteśmy. I sobie naobiecywaliśmy różne korzyści i czerpiemy z niej. I teraz pytanie, czy to, co dostaliśmy, bo dostaliśmy Ziemię obiecaną, my jako gatunek, co myśmy z tym zrobili?